8 osób na sesji. Nie no, dobrze jest. To jest tylko 4 osoby mniej niż w Fordzie. Chodźcie, gdzieś się ustawimy. Ale fajnie, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Tutaj się tak dziwnie jeździ, tutaj na pewno będziemy się łatwiej zderzać niż w Fordzie. Bo tutaj na pewno to sterowanie jest takie dziwne. Co wy macie za klaksony, ludzie? Ja takiego nie mam. Ja w ogóle, co ja zrobiłem? Ej, tu się nie zatrzymuje obraz na multiku. Będzie trochę dziwnie zdjęcia się robić, nie? Ile mamy? Mamy tutaj full, czy nie? Fajnie! Fajnie, że w ogóle macie już te NFS-y, bo pamiętam, że jak ja miałem na premierę tego NFS-a, to jeszcze nikt z was nie miał. Nie mogliśmy żadnego zlotu zrobić ani nic. O ty kurde, co to było? Jedziemy całą ekipą, ty. To są moi ludzie, zobacz. Ale masakra. Podjarałem się bardzo. To co, robimy tutaj zlocik, patrz. Tutaj nowe miejsca do, wiesz, do parkowania musimy sobie poszukać. A tu naprawdę jest gdzie parkować. Chodźmy sobie tu na przykład. O, gdzieś tutaj. Jakoś tak. To jest ładny widoczek. Ten ma tego Mercedesa z wersji Deluxe, nie? No tu chyba nie ma trybu drona niestety. Trochę szkoda. Bo nie mogę waszych jakby furek obejrzeć, nie? Wow, jak to wygląda, ty! Wszyscy macie takie już koksiarskie fury. Ford GT, Porschawa, tutaj kolejna Porschawa, Mercedes. Jak fajnie zrobiony ten. Kajcie, nie ruszajcie się, ja sobie tylko tak wyjadę, żeby pooglądać wasze fury, ok? Jak fajnie zrobiony ten jest. Podoba mi się strasznie. Jak to się nazywa? Mitsubishi. Widziałem go w rzeczywistości, tylko wiadomo, nie tak poszerzonego i tak nieporobionego z wyglądu. Mercedes. Tutaj ta Porschawa, ale to jest jaka poszerzona ona może być? Co to jest? To jest ta 918 chyba, nie? Tu kolejna 918. Jaki? Ją tak bardzo można poszerzyć? Nie gadaj. Nie gadaj, że tak bardzo można poszerzyć tę Porschawę. Jak? Urwanie głowy, zobacz na to. Tam, tam było co? LaFerrari tutaj stoi, nie, FXXK, czyli ktoś tutaj już robił sobie w jakimś klubie to wyzwanie, nie? No i tyle, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, jednej brakuje, jedną chyba wywaliło z sesji. To co, jedziemy sobie może, jakie my tu kozackie zloty będziemy mogli robić? Szybko furkę możecie sobie zmienić po prostu wjeżdżając na wyścig. Ja wezmę sobie, o, ja wezmę sobie teraz tego ziomeczka. To jest bardzo fajna fura. Ktoś mnie chce wyzwać na pojedynek, nie. 375 poziom. Który ja mam poziom? Ale wygląda to fajnie w tym deszczu, nie? Będziemy mogli właśnie robić też zloty w tym fajnym deszczu. Tu grafika inaczej wygląda niż w Fordzie. Nie, że lepiej, ale po prostu tak bardziej bajkowo jakby. Bardziej tuningowo czy coś. Każdy samochód chyba pierdzi, nie? Można sobie te pierdy ustawić. Ktoś tu wziął Vipera dragowego. Takiego czarnego. Patrz, patrz na niego, patrz na niego. Dawaj, dawaj, dawaj Viper. Patrz, 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 na koło stanie. Chyba jak się nitro da, to Viper na koło staje, nie? Agera? Agera chyba to jest, nie? Tutaj. Joki wielki wulkan, patrzcie jaki szeroki. To wulkan jest? Joki ogromny, chodźcie się gdzieś zaparkować. To ja pooglądam te fury, bo ja nie mam jeszcze wszystkich i nie wiem jakie można tuningi w nich zrobić. Macie tu szerokie miejsca parkingowe, więc na spokojnie. O, cyk. Aha, trzeba było dłużej gałę podtrzymać. Jest. Jak to zabrzmiało, dłużej gałę podtrzymać. Faktycznie, dobra, mamy tryb drona, no. Tutaj mamy ograniczone miejsce, gdzie możemy. A nie, możemy sobie przesuwać kamerę prawie, że bez przeszkód. Proszę bardzo. No i jest audycja, to jest chyba A5, tak? Tutaj bez szału, nie ma jakiegoś tam budykita poszerzającego. Zoła, zoła na to, zoła jakie marchewy. Ty, tutaj te wszystkie marchewy są zsynchronizowane. Nie tak jak w Fordzie, nie? Zajebiście to wygląda, człowieku. Wow. Tu jest kurwetka ZL1. Bardzo fajnie. Oni chyba nie widzą, kogo ja oglądam. Jest opcja, zobacz. Kryz. Nice. Patrz, nawet synchronizowane są te. Jest ruch kół, nie? Super to wygląda w tym NFS-ie, ej. Wow.
Co powiecie na to? Dobra, co my tu mamy? Regera! Jak to właśnie jest z tą Regerą? Gdzie ona w końcu ma te wydechy? Tak o chuj tu chodzi, ej! Skąd to tu ziewa? To nie powinno z tego tutaj? No jak? Ej! Negatyw w korwecie był? A faktycznie, no. Ty, fajna ta. To Regerka była, nie była Agera, tylko Regera, tak? Bo tu nie ma Agery chyba nawet. Patrz, jaki zajebisty wzorek ma, taki chromowany, wow. Nieźle wygląda ta fura. Co my tu jeszcze mamy? To jest właśnie ten wulkan. To jest wulkan? O, dalej nie mogę kamerą pojechać. Jemu się świeci to z przodu takie to. Pokaż pierdy, niebieskie pierdy masz. I masz neony, zobacz. Musimy w nocy się jeszcze spotkać, nie? Nieźle. Ale jaki szeroki jest, widzieliście na... Nie, czekaj, to nie jest wulkan. To jest wulkan czy nie w końcu? Nie, no to chyba wulkan jest. Kurde, nie wiem w końcu, czy to jest ten ze znajdziek. To jest DB11 ten żółty, a dobra. Wulkan to chyba inaczej wygląda. Nie mogę już dalej kamerą tu podjechać, ale wystarcza, nie? Chciałbym zobaczyć tego wolwiaka z tyłu, bo tam on też fajnie pierdzi. Jakie malowanie ma wykokrzone, ty! Weź skumaj to. Wow. DB11 z czarnego rynku, a spoko. Patrz jakie malowanie ma. Fajnie to wygląda, na szybie nawet, ekstra. Viper. Tutaj coś nie tak jest z wydechem. Bo... A nie, tu jest z tej strony jest dobrze. Się pali cała ta rura, ekstra. Viperek. On wygląda jakby był na drift porobiony, bo jest taki wysoki. I chyba ma opony dragowe. Tak to wygląda. Serio, tutaj w Need for Speedzie zawieszenie offroadowe i opony dragowe to jest dobra kombinacja do driftu. Kurde, nie żartuję. Wow, GTR, pięknie. Ty, to jak mówicie, że to jest ten DB11, Aston Martin, to jak wygląda wulkan? Jaki jest szeroki, on jest jeszcze chyba szerszy i dłuższą maskę ma wulkan. Pomyliłem go, bo ma strasznie podobny przód, ten samochód. Nieźle. A, fotki nie zrobiłem, czekaj, trzeba fotę zrobić. Ja tak tutaj macham tą kamerą. Musimy zrobić pierwszą fotę zlotową, ej. Patrz, patrz, patrz na to, patrz na to. Tutaj tu efekty jeszcze damy jakieś. Tu można efekty porobić, można, można. Właśnie, my tutaj zupełnie inne rzeczy możemy robić w tym NFS-ie. Możemy na przykład zrobić konkurs burnoutu, nie? Że będziemy palić kapcia. Będzie taki konkurs, kto lepiej pali kapcia, kto lepszy dym ma i tak dalej. Patrz, tutaj nawet jest tak, że jak wieje wiatr, nie? To ten dym inaczej się rozwiewa. Teraz wieje chyba tak z naprzeciwka, jakby od tamtej strony, wiecie o co chodzi. Co? Musimy pojechać jakiś wyścig. Kurde, no przecież ja miałem zarabiać kasę, a nie zloty robić. Jak? Wy też nam róbcie foty i potem na grupę wrzucajcie, tak. Łop. Ja się patrzę do tyłu na was, na wasze fury, nie? Się rozbijam tu. Powoli też się da jeździć w tej grze. Wbrew pozorom. Tak nienaturalne jest dla tej gry, żeby jeździć tak wolno. Się aż dziwnie, nie? Tak. W The Crew też musimy mieć taką ekipkę do grania. Pewnie. Jaka ekipa, super to wygląda, ty. Tak powiem wam, że mało co jeździłem multika w tej grze i... No jest to dla mnie interesujące teraz. Fajnie to wygląda. Nie gram, nie, nie gram teraz na kierownicy, gram na padzie. Gdzie? W NFS-a na kierownicy. Wyścigi online, oszalałeś. Teraz zobaczysz co tu się będzie działo. Patrz jak to wygląda to koło. Ja. No jak w Most Wanted.
No dokładnie, kozak to BMK jest. Też mi się podoba. Patrz jak to wygląda, ty. Ej, są boty. Wow. Dobra, na razie powoli sobie startuję, potem się zobaczy. Tak, to jest bot, tego wyprzedzamy, pyk. Tutaj już ktoś poleciał, ty. To jest Regera, tak? Teraz cisnę za Regerą. No, Regery to chyba nie dogonię. Na razie na spokojnie jadę, bo powiem wam, że to jest chyba taki mój pierwszy wyścig multiplayer, gdzie aż tyle osób gra naraz w tej grze, naprawdę. Bardzo dobrze, że was podadowałem do znajomych. Teraz będzie łatwo grać, nie? Co to tam? Ferrari mi goni teraz, patrz. Zią! Jak oni zdobywają te super klaksony? Wiem, co musimy zrobić! Musimy zrobić tą taką obławę. Ty, bez jaj, to my jesteśmy wtedy klubem. I jakby chyba całym klubem uczestniczymy w pościgu policyjnym, nie? Ty właśnie! Ej, naprawdę, tak musimy zrobić! W NFS-ie podoba mi się tuning, zobacz jakie tu można spotkania. Po wyścigu wszyscy się ustawiają w linii razem, zobacz. Ze sobą. Możemy po wyścigu od razu następny zlot zrobić. Czujesz to? Co, to już koniec wyścigu? A, dobra, taki króciutki wybraliśmy. Nie szkodzi. Jops. I tutaj nie ma tak, nie, że o, już hit level 2. I my chyba razem będziemy jakby z tą policją walczyć. I lecimy. Kurde, ile typa tu jest. Pali się to w ogóle tam, widzieliście? Jedziemy. A, kogoś tam uderzyłem niechcący. Trzeba uważać na to. To są moje ziomale, jak? My tu razem uciekamy. O ty. Dobra, zaraz nitro mi się załaduje. Ale to dopiero przy tym. Przy wyjściu z zakrętu gdzieś tam użyję. A to już koniec będzie zaraz, 80% wyścigu. Trzeci jestem. O, ale pan, co jest, ty? Moje nitro, gdzie moje nitro? Co to było, ty? Wow! Dobra, koniec, uciekamy. Chowamy się gdzieś do kryjówek. Czekaj, bo tu jest... O! I patrz, samochód mi się za bardzo też nie zniszczył, bo trochę się tam nazderzałem. Teraz wypadałoby zrobić tą drugą obławę, nie? Chyba tam będziemy o część Ultimate się już ścigać. Zawsze tutaj trzeba rozgrzać dobrze auto przed wyścigiem. Jak to się fajnie pali tutaj, kurde, zajebiste to jest. I poszli. Na razie bez policji. Na razie spokojnie. Tak swoją drogą, ciekawe czemu policja w tym NFS-ie łapie tylko w nocy. Znaczy w dzień też możesz tam policję powkurzać, ale w nocy jest bardziej agresywna, no nie? A chyba powinno być odwrotnie. O, patrz, co tu się stało? W nocy jest mniej samochodów, wiesz, mniejsze niebezpieczeństwo jakiegoś tam wypadku, mniejsze ryzyko jakiegoś tam wypadku. No tak, tak sobie to tłumaczę. Ej, te boty nas w ogóle ogrywają teraz. O co chodzi? Zostawili nas z tyłu. Musimy to naprawić. Co oni tacy dobrzy są, te boty tutaj? To jest nieprawdopodobne jakieś takieś. Rhino incoming.
jak ktoś dostanie z tego wielkiego Rhino składu, może być kiepsko. Ty no, paszboty nas rozwalają, o co chodzi? Nie no, powinienem chyba wygrać to, żeby dostać jakąś fajną część, co? Dobra, i zdupiamy do garażu gdzieś. Coś dostałem? Tak naprawdę to moglibyśmy chyba jeszcze jedną obławę skoczyć, nie? Jadę do chaty to zdeponować, zobaczymy co ja w ogóle wygrałem. O, właśnie, zobaczmy. Ty jesteś nowego, patrz. Nowa część Ultimate, ale zwykła Ultimate. No i w dodatku ją mam, nie? Wsadzamy, kurde, to jest moja fura. I tutaj mamy Ultimate Plus, zobacz, zobacz, Ultimate Plus, elegancko, człowieku, elegancko, nie chcę nic mówić, ale jest elegancko. Jeszcze dużo części zostało mi do odblokowania, bo tutaj jeszcze tego trochę jest. Ty, ale jak staty rosną nieźle tej fury. Mam 1 054 000. Gdybym grał od samego początku z wami w hita, to tej kasy miałbym znacznie więcej, nie? A tak to, no, grałem na singlu dużo, to nie zdobyłem tego dużo. A właśnie, ciekawe czy się jakoś dźwięk zmienia, jak się wkłada te części, nie? Bo to jest część Ultimate. Czekaj, czekaj. Na pewno turbo zmienia. Tylko tu musi auto wchodzić na obrot, żeby to turbo było słychać. O, tutaj słychać, nie? Jak schodzi z obrotów. Tutaj inaczej. Jaki dźwięk, posłuchajcie tego. Nie wiem, kurde. Fajne te dźwięki, nawet, wiesz, tak możesz sobie posiedzieć w tym garażu i po prostu posłuchać tych furek. To jest ekstra. A ciekawe jakie swapy są do tego auta. Podoba mi się strasznie, nie wiem co jest z tym. Jest taki tuning, można powiedzieć, średniowieczny, nie? Z początku lat 2000. Tu jest chyba ten ulepszony silnik, nie? 2.6, rzędowa szóstka. EcoBoost 2.3 nie dawał rady, trzeba było wymienić na coś konkretniejszego. I tu, moi drodzy, mam 4-litrową V8, 700 koni. O tak, to jest konkrecik. No i patrz, nie mogę chyba tego negatywu, wiesz, zrobić normalnie. I ten samochód musi już taki być. V6? Jak mogli tak skrzywdzić to auto? Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj na streamku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia następnym razem.